Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku, a mamy grudzień, więc kontynuujemy vlogmasy. Zapraszam Was serdecznie. Dzisiaj zrobimy takie szybkie tylko przejście po regale i kilku tutaj naszych roślinach i sprawdzimy jak się mają. Dzisiaj niestety mam bardzo jakiś pracowity dzień, więc sama nie wiem, jak to wszystko dzisiaj pogodzić. No ta epipremną zachwyca. Ostatnio było takie na jednym z filmów mocno odwodnione, bo chciałam Wam pokazać, jak właśnie wygląda ta roślina, kiedy sygnalizuje brak wody. I jak widać, po podlaniu wróciła do absolutnie pełnej formy, także bez żadnych szkód. Takich roślin, które nieco mnie martwią, to coś tutaj się nie zbyt dobrze dzieje z tymi sadzonkami monstery. Widzę, że niektóre liście odpadają, także będę musiała tutaj kiedyś wrócić i zrobić taką troszeczkę czystkę. Rafidofora za to cały rok zachwyca i nowe liście pojawiają się na okrągło i nowe liście pojawiają się generalnie wszędzie. Ponieważ tutaj jest nowy liść u Taumatophyllum zanadu, a tutaj na samej górze widać taki jaśniutki fragment, to jest nowy pęd u Zamykulkasa, a tutaj mam schowane w tej kopercie prezenty dla dzieciaków. Dziękuję jednej z Was, Anika, bardzo dziękuję Ci, kochana, za polecenie książki, zupełnie przez przypadek. Napisała do mnie, że właśnie dostała taką książkę, której ona akurat nie potrzebowała. No tutaj ten nowy liść na marble jest przepiękny. Taki jaśniutki, wariegacja naprawdę wspaniała. Super, bardzo mnie cieszy. A tutaj Calathea orbifolia. Nowy liść w pięknej krasie, ale to nie jest najlepsze. Bo tutaj już jest kolejne, także po prostu leci liść za liściem. To jest Calathea, która mnie zachwyca. Naprawdę wspaniała, za wyjątkiem tego jednego liścia, który miał właśnie takie skazy. No to one dalej się nie powiększają, jakie były od momentu, powiedzmy, kiedy dostałam tą roślinę, takie są, ale jest naprawdę ekstra. Natomiast no tutaj mamy moje różowe straszydło. I jak widzicie, no nowy liść jakiś tu się pojawia, ale też ze zaschnięciami. I mam wrażenie, że ta roślina już jest na stratę. Także chyba trochę poddaję się z tą kwestią i być może jest to ostatni raz, kiedy widzicie tą roślinę niestety w jakiejkolwiek formie, bo mam wrażenie, że poza takimi może dwa liście, które tutaj gdzieś jeszcze funkcjonują, no to nie ma co ratować. Nie ma co, kochani, ratować. Także tak to się tutaj prezentuje. Gry planszowe w poczekaniu, bo jest jesień. No jak jest jesień, to wiadomo, gry planszowe są świetne. Tutaj Skandens nie robi problemu. Jedyne czego oczekuję, to trochę wody i czasem przetarcie liści czy przepłukanie ich pod bieżącą wodą. Także tutaj jest ok. Minimalnie zaczął też już ruszać ze wzrostem Philodendron pedatum. Philodendron pedatum, ale powiem Wam szczerze, że jakieś są takie te liście, w ogóle takie te sadzonki są jakieś takie liche i marne. Długo się ukorzeniały. No zobaczymy. Jakoś tak na razie nie zachwycą. Tutaj jest jakiś susz. Birkin też z nowym przyrostem, także wszystko rośnie, kochani. Nie wiem, jak to jest, że jest naprawdę bardzo późna jesień, a tu wszystko rośnie. Tutaj też najnowszy listek utrebi, ale z tyłu widzę, że tam jest jeden listek niestety do przeczyszczenia, ale to nie w tej chwili. Tu są te szczyty, o których w jednym z ostatnich filmów opowiadałam, jak mówiłam o właśnie Silver Sword. To są te dwa szczyty, które udało mi się ukorzenić. No ten nowy liść jest taki naprawdę mega błyszczący. Zobaczymy, jak pójdzie mu dalej. A tutaj
Kolejny nowy liść. U zanadu. Kolejna sadzoneczka i taki no bardzo ładny listek. Już ten kształt też jest taki bardziej dorosły. No i coś, co ma chyba większość z Was, czyli biedronkową alokazję Black Velvet, która tutaj szybuje z nowym liściem, ale ten coś mi się nie podoba, że się tak troszkę zwiesił i wygląda, że tego zgryza. Także może to teraz w tej zimie będzie wyglądało tak, że tak jeden za jeden. No ale generalnie roślina wygląda ok i ma się naprawdę nieźle. No kobra, jak to kobra, też kolejny nowy listek. Ten jest jakiś bez szałowego wybarwienia, ale jest dobrze. No i mikans po obcięciu. W zasadzie można powiedzieć, wszystko, co mu podcięłam, to już sobie wyprodukował na nowo, także tak to wygląda. Regał tak na szybciutko Wam pokażę, prezentuje się bez jakichś większych zmian, ale generalnie zmiany się będą tutaj szykowały, bo mam właśnie pewne plany na grudzień. I zobaczymy, mam nadzieję, że to się wszystko już lada moment wydarzy, także to jest największa moja duma, jeżeli mogę powiedzieć. To jest mój ulubieniec ostatnich tygodni, ta Caladea. Tutaj Wam też pokażę tylko tak na szybko filodendrona właśnie Florida. To są wszystko nowe liście. To jest jeszcze takie mięciutkie. To widać, że to jest takie właśnie mięciutkie, jeszcze nie stwardniałe. I tych liści nowych jest naprawdę sporo. Bardzo ładnie mi się tutaj zagęścił. Także jestem zadowolona. Jeszcze trochę muszę popracować nad tym, żeby dół rośliny też wyglądał lepiej. Tu mu tam dałam do doniczki sobie razem z, w doniczce stoją jeszcze inne pnącza, jedna ziliska się załapała, bo tak stwierdziłam, że zimą będzie im tak ładnie, raźniej po prostu razem. Nie wiem, czy Wy też tak robicie, że wkładacie do dużej doniczki małe doniczki, ale u mnie się to sprawdza. Zimą szczególnie właśnie. A ten liść jest super. Ten liść jest super, ale najbardziej mnie cieszy. Tutaj jest fanban. Czeka krytycznie, żeby przesadzić. Także na pewno musimy się tym w najbliższych dniach zająć. Tutaj taka aktualizacja Clarinervium. Najstarszy liść, pięknie zżółkł. Można powiedzieć, że ten kontrast jest uroczy, ale faktycznie zjadła tego liścia. Natomiast pozostałe wyglądają po tym cięciu, mam wrażenie, nie najgorzej. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej, a ten nowy liść no nie dostaje żadnych plam, żadnych uszkodzeń, także jestem nastawiona. Tutaj jest aktualizacja tej paproci, którą ostatnio też pokazywałam. No ta jedna wygląda na to, że przetrwa. Ten jeden liść pójdzie na stratę, ale te dwie, które były razem z nią, no to ewidentnie nic z nich nie będzie, także taka ciekawa sytuacja, że trzy rośliny mogą rosnąć razem, mieć takie same warunki i dwie z nich padły, a jedna przetrwała, także zagadka. A to jest moja duma. I to jest, kochani, najnowszy liść na mojej alokazji. To jest alokazja kukulata i tutaj drugi. Dwa nowe liście, także no, tak się prezentuje ten mój maluszek taki, jak to było powiedziane, że to są te najmniejsze z alokazji. Także kochani, życzę Wam wszystkiego zielonego, cudownego dnia i widzimy się już jutro, a w komentarzu, kochani, napiszcie, jak Wy i Wasze kolekcje teraz. Czy już jest moment wyciszenia, czy macie dalej ten moment, że rośliny tłoczą liść za liściem?